Siema z rana! Dzisiaj zapraszam Was na wypad z ekipą nad Bałtyk. Gruba ekipa jedzie. Będziemy jechali starą drogą. Pierw pojedziemy do Starogardu Gdańskiego. No chyba już dojeżdżamy do Dominika. 2 kilometry. Ile jeszcze? 2 kilometry niecałe. A, to rzut beretem. To tutaj? Wiesz co, nie wiem, ja tu nigdy nie byłem, ale chyba tak. Jest Dominik! Jest, jest! Jedna rodzina! Enduro! To ma największa pasja, inaczej coś nie umiem. Wiecie co, powiem wam? Sam się wzruszyłem, jak tutaj przyjechałem, wiesz? No, no. Potem ze Starogardu bezpośrednio na Nadbałtyk. Kto będzie chciał, to tam na pewno sobie rybkę wstrząśnie. Ja to preferuję raczej grilla, zobaczymy. Czy ktoś będzie rozstawiony tam z jakimś grillem. Czyli karkówka. Siema. Tutaj się spotykamy na stacji. Jedziemy potem po jeszcze kogoś, ale to wszystko po drodze będzie. Tu chyba gdzieś jest ta stacja. Doleję tylko paliwa. Jest stacja. Circle K. Gdzie jest ta ekipa? Ja się pytam. Chyba, że stację pomyliłem. Nikogo nie widzę. Nie, są! Są! Siema! Siema! Ale gruba ekipa dzisiaj będzie. Kąpielówki macie? Nie, nie. O kurde. Albo o stopę. Coś zamoczymy na pewno. To co, oleje? I lecimy pomału. Lecimy, oni będą tam czekać, tak? Tak, tak, tak. W jakiejś miejscowości tutaj. Siema, hejo z rana. Jedziemy nad morze, całą ekipą zapraszamy do oglądania. Jest Cezary, jest Jacek, jest Maciek. Jakie maszyny nowi koledzy mają, no to zobaczycie w trakcie odcinka. Lecimy. Cezary prowadzi. Tu Maciek, widzę, ma Honda 600. F3. Maciek, Jacek Hayabusa. Cezary, Honda, lecimy. Teraz jedziemy w 4 motocykle. Nie mogliśmy sparować naszych naszych interkomów. Docelowo będziemy jechali w 5 motocykli, może więcej. Hayabusa na dominatora widzę. A będę musiał ograć ten wydech. Szkoda, że nie mogliśmy sparować tych interkomów z Cezary, ale może jeszcze się uda. Będę kombinował.
sprawdzić ekipę do jazdy. Dobra, ja kamerę wyłączam, spotykamy się w stolnie. No i wjechaliśmy do Stolna, szukamy teraz Jarka i Reginy, gdzie oni mogą być, tego nie wiem, konkretnej miejscówki nie określiliśmy, gdzie będą stali, ale tam była stacja, gdzie ich tu szukać teraz, może tutaj w Stolnie gdzieś jakaś stacja jest. Stolno to Stolno, nie ustalaliśmy nic. Może przy Dino? Gdzie oni są? Nie widzę. A tutaj patrzcie. O, są! Jacek i Maciek, ojciec i syn. Jaka pasja. Siema! Siema! Witam! Cenie? A ten mnie suszy, nie? Ale coś suszarka chyba mu nie zadziała, bo minę miał i nie wie. Dobre! Jesteśmy w Stolnie, ekipa dobiła, znaczy na pewno czekali długo. Ale to są motocykle, my się nie spieszymy nigdzie, nie? Mamy szybkie motocykle. Tutaj ja zesparowałem z Cezarym mojego tego tutaj, o. Tutaj jest fajna Honda w ekipie, F3. Powiem wam, no to chodzi przepięknie, jak mnie wyprzedzałeś. To jeszcze będziesz mnie nieraz wyprzedzał, to będę słyszał. Maćka F3, bardzo ładna. Tu ktoś bardzo ładnie to wyciął i bardzo ładne te kratki wstawił dodatkowe. A tutaj zauważyłem, że na hajce siedzi dwa dominatory siedzą. 99 rok jest. A twoja? 98. Ale patrzcie na to, na tą hajkę. 24 lata. Ja bym nigdy w życiu nie powiedział. Jak się wolno jeździ, to tak wygląda, nie? No widziałem, jak właśnie wolno jechałeś. No i tutaj słynna Honda CBR-ka Cezarego. No a tam mój tam ulep tam stoi gdzieś. Czeka na nową oponę. Ta będzie palona. Ale najważniejsze, że o Jarek, Regina dobili, czyli jedziemy w 5 motocykli, w 6 osób. No i tak to będzie się odbywało. Teraz parujemy jeszcze, może coś fajnego wyjdzie. Tymczasem widzimy się w Starogardzie. Zobaczymy, u Dominika. To Cezary, prowadź. Zawsze ja, jo? No dobra. Ty na pierwszy ogień idziesz. Mi trafło niepotrzebne, jo? Ale samemu siedział. A, tamten poszedł na siku chyba.
ekipę, niech dojadą do mnie. Ja będę gonił całe stado. Porządku. Wszyscy są, jedziemy. Ale piękny winkiel był. Tylko prędkość trochę za mała. O Cezary, możesz pozdrowić widzów, kogo chcesz. Pozdrawiam, pozdrawiam. A tu automat do zdjęć był, wiesz? Mogliśmy sobie fotę tu strzelić. A wczoraj Cezary po RR Moto pojechaliśmy na tor i tam drifty były, wiesz? Ale mega, kurde. A, no widziałem na relacji właśnie, Drift Patriot tam urzędowało. No. A ja pozdrawiam Kacpra, który dzisiaj w domu siedzi i myśli, skąd tu skrzynię do R-ki wziąć. Ale jakie ładne widoki, zobacz. Tam jakie na wzgórzu domy. No, to Chełm, no nie? Czy tam, czy Chełmża? Czy nie, już za Chełmżem jesteśmy. No, w końcu ta droga się skończyła, już jest lepsza. No, zaraz się zacznie. Ale tam znowu rozkopane. O ja. Wszystko co dobre, szybko się kończy. No. No, jak tak będzie do samego Gdańska, to... To się wbijemy na autostradę. No, na autostradę się wbijemy. Ale jak ja cię dobrze słyszę. O, jeny. Nie no, z interkomem to jest baja jazda, nie? No. No i pędzimy na tych naszych hulajnogach. Bałtyk czeka za nami. Chyba ja jako jedyny wziąłem zapasowe majtki do kąpieli. Jedyny odważny. No, parawan zrobimy sobie z motocykli. Wjedziemy na dziką plażę, tam gdzie bursztyniarze chodzą. A ja sobie w środku tutaj postoję. Taki jestem. Od szelatanego mówisz. Siema, stanęliśmy w Życimiu na kawę. O, fajną czapkę masz? I wbił widz. Jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj. I fotę sobie strzelimy. Masz sprzęta jakiegoś? Mam. Pokazuj. Ci to znajdzie. Czyli widzowie są wszędzie, nie? Nie uchronię się. Tak, wszędzie nie, są. Nie da rady. A powiedz, na szosę masz? Czy na teren? Nie, krosówka, tak jest Chin, czy to jest X-Moto 140. Aha, o, no to ładnie. Na kole wyrywasz? Takie tradycyjne próbuję, pytanie. Próbuję, coś tam sami wychodzi. O kurde, teraz wstawię odcinki, jak na kole mi wychodzi. Powiem ci, że piony idą takie, że szok, nie? Oj, ta GoPro to widzi akurat. Tu w cień pójdziemy. No kurde. Nie no, ładny ty. Ładna okleina. Ładny. Dobra, to strzelamy fotę. I co, widzimy się gdzieś jeszcze pewnie, pewnie nie? Tak. Nie umieramy, nie? Raz. Jeszcze raz zrób. Leo Vinci. Słuchajcie, lecimy tutaj, widz nas oczywiście dorwał. Czyli widzowie są wszędzie. Jedziemy dalej. Gotowi? Gotowi, Cezary.
to startujemy. Teraz Jarek na końcu jedzie za karę. Ale za co kara, to nie wiem. Jesteś Cezary? Jestem, jestem. Jednak nie. Na osie. Na osie. Siema. Dobrze. Kurde, 27 km dobrej drogi miało być. Patrzcie, co się tu wyprawia. Kocie łby. Do lasu wjechaliśmy. Po tym to nie będę jechał. No to weź, może niech ktoś inny poprowadzi. A może ty swoje wbij nawigację? No wiecie co? Znowu stoimy. Coś nawigacja, a Jarka teraz szwankuje. Przepuścimy go. Dobra, ogień. Ogień na tłoki. No i widzicie, wylądowaliśmy na takiej ulicy właśnie. Przez las jedziemy. Była fajna droga, a już nie ma tej fajnej drogi. Może dobijemy do jakiejś normalnej, bo tu taka jest fajna droga do nauki Willy. Cezary, a ile mamy jeszcze kilometrów do celu? 40. 40? Tak. No to sporo. Ale jakoś pójdzie. Trzeba zsiąść z rumaku wkrótce. 5 km i odpoczynek. No chyba już dojeżdżamy do Dominika. 2 km. Ile jeszcze? 2 km niecałe. A, to rzut beretem. To tutaj? Wiesz co, nie wiem, ja tu nigdy nie byłem, ale chyba tak. Jest Dominik! Jest, jest! O, jest. Siema! Siema! Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Długo wam to zeszło. Długo, no, błądziliśmy. Janosik tak pokazał. No. Już się do tego... A to są te dwa moje. Co? To są te dwa moje, to mówię. Najwierniejszy widz. No. No. Musisz jeździć. Muszą być koła. Oj. To ja, wiesz co, jak ten,
Będę jeździł betą, to specjalnie dla ciebie odcinek zrobię. Zjazdy na kole. Dobra? Tak, ja nawet przykopię kole. No a jak? Koła mieli. Beto ci nie da na kole. O, ty. Tobie atom to pasują. Ale ty nie. Ty mnie. Nie da się? Nogę do góry postawisz? Żebyś nie hakło. No i zaproś gości sobie tutaj do stoliczka. Chodź sobie zdjęcie zrobimy. A mogę coś do kamery powiedzieć? Możesz. Właśnie w tym momencie spełnia się moje marzenie. Kurde, to ja się, wiesz co, ja się potrójnie cieszę. Szkoda, że nie ma Kuby i Tomka, ale pozdrawiam was serdecznie i Klaudię tak samo. Dzięki, dzięki. Słuchaj, to ja się cieszę, powiem ci, jestem pod wrażeniem twojej radości, wiesz? No. Nie wiedziałem. Ale my wiedzieliśmy, on jak was ogląda się tak zawsze śmieje. No. A ostatnio nie mogłem tych... Wiadomości czytać. No. A nie, ja to opóźnieniem jakimś. Ja nagrywam, bo mi czasami ciężko pisem, dlatego... Ja wiem, ale były puste. Tamte poprzednie są puste. Ale jak ja wysyłam, to sprawdzam i jest to. No, fajnie. Ale te ostatnie... No, puste, mogę pokazać. No normalnie nie spoko, ma... Spoko, to się ja to... Nie ma... Nie, no jest pasek, ale aha, nie mogę ale otworzyć. No i dlatego pisałem, a tutaj, a tutaj jest sąsiad mieszka, w którym ma stare motory. Ma stare motory? I nawet na zloty jeździły nieraz. A. No. My też mamy stare, ten ma 20. Widać, tylko o, tu też jest mój. Tam stoi. Tam stoi. A, to jest twój sprzęt. Czekaj. Poczekaj, zdjęcie sobie zrobimy, to wjedź na chwilę. Chodź tutaj wjedź, żeby auto przyjechało. I tym też jeździsz? Ty właśnie tego sprzedajesz. Tego sprzedajesz, a co? Co udostępniłeś bloga ten skrytego mojego tego, to dopiero będę miał nowego właśnie. Tam jest drama, tym się nie dojeździć, ja w ogóle nie umiem jeździć. Nie za się. Ale jest jak motor, jak przyspieszysz, to nie wiadomo gdzie się zatrzymasz. No. I co, a jak ci się podoba na żywo to? Fajnie. Fajerka? Fajnie. Ale to ma kopa. Ma kopa. Powiem tyle, to ma kopa. Właśnie chcę się ścigać dzisiaj z tym, z Jackiem. O, to nie wiem, czy to da radę. Będziemy próbować. Jeśli auto jedzie, uważaj. To on powinien miał bijać. Jedź na samochód. Dwa nawet. Jedź tutaj, tak? Dobra, za chwilę to zdjęcie zrobicie, tylko poczekaj, już przyjadą. To wezmę ten telefon. I z tyłu też jest, wiesz, jeszcze jedno auto, poczekaj. Jadę jeszcze jedno koło. Jeźdź to poczekaj, to ja cię nagram, może na no dobrze. Właśnie chcę. Jedź. Dawaj. Muszę biegać. A ja ci wlepę przywiozłem, nakleisz sobie zaraz. No to będzie na ten nowy, co będę miał. Dobra, to ci więcej zostawię. No, a mam plakaty? Nie mam, wszystko wydaliśmy na targach, wiesz. Nic ja. Nie mam, tylko wlepy mam. Ale to jest ważne, że się spotkaliśmy. No, najważniejsze. Mama, jadę do czekaj, Roma. Poczekaj, zrobię ci zdjęcie. Poczekaj i zaraz nam tutaj. Cofnij się troszkę. Mama. Popatrz się. Pokryś. Z wszystkimi. Zrobię, a ty wyślesz później. Stać proszę, sami robisz zdjęcie. No i teraz ktoś zrobi? To mama zrobi. Mama! To chodźcie wszyscy. No ostatnio wszyscy razem je zrobimy. Lepione, tak. Dobra, zrobimy tak, a potem drugi perspektywy jeszcze. Pali. Jest, raz. I w pionie. Pionie się, nie, zmieści się, dobra. Zmieści. Ale bez motocykla. No, chodźcie. Uwaga. To wjeżdżaj, Dominik. Ale to nie tak wolno. Bo auto jedzie. Oj, teraz czekaj. Uwaga, jest dobra. Możemy prosić o mały autograf. Jasne. Chcesz też zdjęcie? Cześć. Oskar też zdjęcie? Zdjęcie? Ty masz na imię jak? Oskar. Oskar. Czekaj. Dominik teraz dzwoni, nie? Jak czekaj. Przytrzymasz? Trzymaj. No chodźcie.
Ja czekam na nim. Ja też. Też oglądacie kanał? Super. To wam też coś dam. Dziękuję. Rusza. A co ty karbony masz? Karbon, no. Karbon. Łe tam. Ale to jest też fajne, planeta, nie? No. Przejedź się. Przejedź się. Jedź trochę, pokaż. Oskar, pokaż jak ty jedziesz. Pokaż. Tylko uważaj na wodory. Kurde. Oj, na rowery. Oskar, dajesz. Tylko uważaj na ulicę. Uważaj. Rób nawrotkę. Ty, no bo pojedziesz do... Chodź, Oskar. Ale jak szybko nawrócił. Szybko nawraca, nie? Ale ładnie jedziesz, wiesz? Wiesz co? Zaraz wlepę tam wlepimy, to będzie zasuwał. To czekaj. Jest też A. Nagrasz? Dobra. Wkleimy wlepę. Super, jamy. Nie mówiłem, że załatwię to? Ja sobie wszystko załatwię. No, chodź z kamerą, chodź. Gdzie ci mogę wlepić? Tu? Baba Latel? Nie, ja bym wolała na ten taki, co on jeździ nim, no, a to do środka. Aha, no dobra. A to tobie gdzie wlepę dać? Tu, dobra. Filmuj, ha. To będziesz szybszy, wiesz? O dwa konie, jak mówię. Pięć! Bym powiedział pięć. Pięć konie. Chodź z kamerą, tu no, teraz chodźcie. Chodźcie. Zapraszam wszystkich. Karolina, wy też. A tu jest gdzieś sprzęt do naklejenia? Tak, tak. A i tak jeszcze do motocykla pójdę. O, jaki pies duży. Ja myślę, że tu. Czy tu? Gdzie się zmieści? Zmieści. Filmujesz? Jesteś? Dobra. Ja tu po fachowemu nakleję, dobra. No. Elegancko. Dzięki. Kółko przednie. Przednie kółko zawisło. O, teraz. Ło, ale tu uważaj, bo to konie mechaniczne ciągną. Idę po kaski i po plecach. Zaraz jestem. Starszy od nas, zobaczymy, czy dasz radę. Ja nie. Regina będzie jadła teraz jedzenie obiad. Przyszłości. Obiad. 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 To proszę, masz krakersa. Proszę. Nie. Dawaj. Dawaj, bo zostaniesz tutaj, a my sami jedziemy. To jest fajnie, to mogę się złożyć. Kto zje? To jest fajnie. Jak to wygląda? Dobrze. Czekaj, nie mogę tego tworzyć. Moment. O. Smacznego. Mamy trzy sztuki. Kto chętny? Dziękujemy. Na pewno nie? Dobra. Blekuję. To są akurat ze Stanów. Nie, a po ty ja wolę, żeby. A pokaż, pokaż. Zacz. Ładne? Ładne. No to jest modliszka chyba. Zjadł, Jarek, brawo. Nie, nie, ja dzięki. No jak nie? Obiad. Nie, nie, nie. No ale to obiad. Ja mam kawę jeszcze. Nie. No, bo ja bym się niczego nie boję. O, Dominik odważny. Ja akurat są naturalnie suszone, a są jeszcze doprawiane. Ostatnie, proszę. A czym to doprawiają? Proszę, ostatnie. O, to raj, w zależności, może być i cytrynowy smak, może być. Niech sobie robię. Seku. Leku. Jak to smakuje? Suszony ryż. No, coś podobnego. Prażony ryż. Zawodowski. Bekon i ser. Bekon i ser. Bekon i ser. Bekon i ser. No tak ładnie wyczułem tu, ani bekona. Nie? Ani smacznego. Wyjeżdżamy od Dominika. Pijamy nad morze, nad Bałtyk lecimy. Koło Kiezmarka. Ciężko tu się pożegnać z Dominikiem. Pozytywny chłopak.
To czekaj na filmiki. No. Na razie.